Początek nowego roku to świetny czas, żeby zacząć robić coś nowego, coś na czym bardzo nam zależy, ale z jakiegoś powodu ciągle przesuwamy to na jakiś późniejszy okres. To też świetny moment, aby zająć się czymś, co może odłożyliśmy na zbyt długi czas, chociaż jest to jedną z najważniejszych rzeczy w naszym całym życiu. Z mojego własnego doświadczenia oraz z rozmów z innymi pisarzami widzę, że rzeczą numer jeden, do której chcemy wrócić, ale boimy się, ponieważ nie robiliśmy tego przez bardzo długi czas, jest zazwyczaj pisanie. Pisanie, czyli nasza pasja, nasze życie, coś, co chcemy robić ciągle, ale coraz częściej możemy przyłapywać się na tym, że robimy coraz rzadziej. Więc paradoksalnie, mimo że chcemy pisać, czasem mamy długie okresy, kiedy pisać nie możemy, nie chcemy, boimy się pisać lub pisanie sprawia nam z jakiegoś powodu wielką trudność. I o ile jest to totalnie normalne, to wiem, że jednym z najtrudniejszych wyzwań w życiu każdego pisarza jest powrót do pisania. I dlatego dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o tym, jak ja wracam do pisania po długich przerwach i jakich praktycznych sposobów korzystam, aby te pisanie nie było takie straszne po długiej przerwie i dlaczego powroty i rozstania są jedną z najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o proces pisania. Moja praca nad powieścią nie była prosta, mój proces pisania był bardzo często bolesny. Wchodziłam w długie okresy, kiedy pisania się bałam, wchodziłam też w okresy, kiedy pisanie było najstraszniejszą rzeczą, jaka mi się przytrafiła. Wchodziłam w okresy, kiedy płakałam, mając podejść do kartki papieru i kiedy redakcja była jedyną rzeczą, która zbawiała mnie przed pisaniem. Ale gdzieś w międzyczasie pojawiały się też okresy, kiedy pisanie sprawiało mi wielką przyjemność i okresy, kiedy nie mogłam oderwać się od tego pisania. Obecnie jestem w takim miejscu w pisaniu, gdzie piszę codziennie i piszę z samego rana i nie muszę wyznaczać sobie konkretnych okresów czasu, które poświęcam pisaniu, ponieważ mogę pisać bez przerwy. Ale jest to bardzo nietypowa dla mnie sytuacja. Przez większość czasu spędzonego z tą powieścią moje pisanie było trudne, bolesne i bardzo często musiałam nakazywać sobie pisanie, dawać sobie nagrody, wyznaczać sobie bardzo mocne terminy i po prostu wywierać na sobie presję po to tylko, żebym mogła napisać chociaż jedno słowo. Był taki okres w moim pisaniu rok temu, kiedy musiałam odłożyć moją powieść na bok. Są różne powody, dla których musiałam to robić. Nie będę Wam się tutaj zwierzać z tego, co do tego doprowadziło, ale na pewno identyfikujecie się z problemami, które ja przeżywam na co dzień. Mamy mnóstwo pracy. Ja prowadzę powieściologię, wykładam kreatywne pisanie na uniwersytecie, redaguję dwie powieści dwóch różnych pisarzy oraz oczywiście mam koty, partnera i dużo innych rzeczy, które ciągle się pojawiają, które są do ogarnięcia. To bardzo często sprawia, że właściwie nie mam czasu na pisanie i o ile wiecie już dobrze, że nie jest to wymówka i uważam, że zawsze można ten czas jakoś stworzyć, to czasem, kiedy nawet ten czas znajdujemy, podchodzimy do tego pisania z żadną energią. Podchodzimy bez energii, podchodzimy bez pomysłów, podchodzimy bez motywacji i pisanie jest bardzo, bardzo trudne. Więc w tamtym roku, w styczniu, musiałam odłożyć moją powieść na 4 miesiące. Musiałam absolutnie przestać ją pisać, nie miałam zupełnie energii, żeby podejść do moich postaci, nie miałam pomysłu na to, jak rozwinąć moją fabułę i miałam zero serca do tej powieści, więc postanowiłam zrobić ten radykalny krok i odłożyć ją na bok. Oczywiście na pewno mieliście taki okres w życiu, kiedy musieliście coś odłożyć, nie mogliście czegoś pisać, pomysł Wam umarł śmiercią naturalną lub po prostu straciliście motywację do jakiegoś projektu. Ale oczywiście jako pisarze zawsze chcemy wracać do tego projektu, tylko że im dłużej czasu nie piszemy, tym straszniej jest do tego pisania wrócić. Im dłużej nie piszemy, tym większy dystans tworzy się między nami a naszą historią. W pewnym momencie możemy nawet zapomnieć tego, co właściwie pisaliśmy, i trudno jest nam nawet przypomnieć fabułę tej powieści. Takie radykalne odstawianie pisania na bok sprawia, że kiedy podchodzimy z powrotem do tego pisania, może nam się wydawać, że pisanie jest gorsze niż to pamiętaliśmy, więc oczywiście sama prawda o tym, że to pisanie nie jest takie, jak nam się wydawało, zmierzenie się z tą prawdą sprawia, że jest to paraliżujące doświadczenie i wracamy do tego momentu, gdzie odkładamy go na kolejny dzień, to pisanie na kolejny dzień, ponieważ boimy się podejść do pisania dzisiaj znowu nie jest ten dobry dzień.
Może okazać się, że pojawiły się jakieś zewnętrzne warunki, które nie pozwalają nam pisać, może zachorowaliśmy, może mamy za dużo pracy, może po prostu nie ma środowiska, które te pisanie wspiera. Jesteśmy odizolowani w naszej głowie, w naszym pokoju, przed naszym laptopem i po prostu brakuje nam powodu, dla którego mamy wrócić do naszego projektu. Ale niezależnie od tego, jakie przyczyny sprawiły, że nie pisaliście, nie piszecie, to na pewno jest taki przebłysk, który sprawia, że chcecie do tego pisania wrócić. I ja też po 4 miesiącach, od kiedy odłożyłam swoją powieść, miałam ten moment, gdzie wiedziałam, że teraz chcę wrócić do tej powieści i chcę wrócić do pisania. I okazało się, że jest to bardzo straszne. Sama myśl o powrocie do pisania była bardzo paraliżująca. Z jednej strony miałam ekscytację tego, że chcę wrócić do pisania i brakowało mi tej chęci wtedy, kiedy odkładałam tę powieść na bok, a teraz nagle byłam wypełniona entuzjazmem i motywacją, żeby do pisania wrócić, a jednocześnie bałam się spojrzeć na to, co dotychczas napisałam, bo nie wiedziałam, czego się spodziewać. Plus wyszłam po prostu z praktyki pisania, siadania na tyłku, wystukiwania słów w klawiaturę i widzenia tego, jak te słowa się zmieniają pod wpływem redakcji. Wyszłam z tego nawyku, o ile praktykowałam to w innych tekstach moich studentów, moich pisarzy, na tekstach powieściologii, to sama nie miałam tego doświadczenia przez dłuższy czas. Oczywiście w międzyczasie pisałam mój dziennik oraz tworzyłam jakieś pomysły dotyczące flash fiction i opowiadań. Nawet udało mi się wtedy skończyć 3 opowiadania, ale robiłam to bardzo automatycznie, bardzo intuicyjnie i nie był to taki prawdziwy, to nie była prawdziwa praca nad pisaniem, którą robiłam dotychczas z moją powieścią. Więc tak jak mówię, było to bardzo trudne, ale okazało się, że są pewne rzeczy, które mogą sprawić, że jest to dużo łatwiejsze i dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić tymi rzeczami, które mi pomogły. Zacznę od zaklętego koła. Zaklęte koło polega na tym, że boimy się pisania tak bardzo, że nie możemy pisać, więc nie piszemy, co sprawia, że boimy się pisania dalej, bardziej i nie możemy pisać, bo boimy się pisania i nie możemy pisać. I wyjście z tego zaklętego koła jest niesamowicie trudne. Więc jedynym sposobem, jaki znalazłam, który pomaga mi wyjść z tego koła, jest automatyczne pisanie. Pisanie intuicyjnie, pisanie totalnych bzdur, które nie mają niczego wspólnego z projektem, który jest dla Was ważny. Więc ja od kilku miesięcy robię ćwiczenia, jakie daję zawsze na moich warsztatach, daję swoim studentom, daję pisarzom, którzy ze mną współpracują. I te ćwiczenia, którymi znowu będę się dzieliła oczywiście w lutym na warsztatach w Warszawie, są zupełnie zmieniające życie, absolutnie zmieniły moje nastawienie do pisania i sprawiły, że jestem lepszym pisarzem. Nie mam ku temu żadnych wątpliwości. Te ćwiczenia również pozwoliły mi wrócić do pisania, kiedy wydawało mi się ono straszne, i przejść tą barierę, kiedy biała kartka zaczyna mnie paraliżować. Nie będę tutaj mówić o tych ćwiczeniach, dlatego że te ćwiczenia są przeznaczone dla osób na moich warsztatach, ale powiem Wam, na czym te ćwiczenia polegają mniej więcej, żebyście mogli stworzyć podobne na ich podstawie. Więc jedną z najważniejszych rzeczy dotyczących tych ćwiczeń jest to, że ćwiczenia wykonywane są ręcznie, a nie na komputerze. Więc kiedy boję się pisania, kiedy nie pisałam od jakiegoś dłuższego czasu, to zamiast siadać przed idealnym komputerem, gdzie formatowanie jest zrobione perfekcyjnie, gdzie białe odstępy sprawiają, że kartka wygląda, jakby zaraz miała iść do druku i ogólnie czuję się pod wielką presją performansu i wykonywania jakiejś najcudowniejszej pracy przez kliknięcie magicznej ręki generalnie, to zamiast tego biorę zeszyt, na którym mi nie zależy, który nie wygląda dramatycznie, poważnie i super wymagająco. Biorę zeszyt, gdzie nie ma linii, gdzie kartka jest biała, więc mogę iść tym piórem w jakimkolwiek kierunku i nic tego pióra nie ogranicza. Biorę zeszyt, który może wyglądać trochę jak brudnopis. Zeszyt, który generalnie nie wywiera na mnie presji. I biorę ten zeszyt i biorę długopis, nie najfajniejszy, nie najpiękniejszy długopis, ale zwyczajny długopis, którym zapisuję notatki gdzieś w biegu. I dopiero wtedy zaczynam pisać, więc pisanie ręczne naprawdę wyzwoliło mnie od perfekcjonizmu. I wiem, że to może być udręka czasem przepisywać to potem na komputer, ale jest to dużo prostsze niż siedzenie sparaliżowanym przed kartką, przed komputerem, przed tym białym dokumentem, który wygląda tak idealnie, że trudno nam go splamić jakimś słabszym słowem. Pisanie ręczne nie wywiera na nas takiej presji. Drugą rzeczą dotyczącą tego ćwiczenia jest ten automatyzm. To oznacza, że zaczynamy pisać i nie przerywamy pisać do jakiegoś czasu. Możesz sobie wyznaczyć 10 minut pisania i po prostu pozwolić ręce przez 10 minut iść absolutnie w kierunkach najbardziej szalonych, kreatywnych, radykalnych, jakkolwiek to sobie
ten umysł może wyobrazić i pozwolić sobie pisać o czymkolwiek. Nie dawać sobie żadnych ograniczeń w pisaniu. Pisanie nie musi być żadną historią. Pisanie może być absolutnie jakimś pamiętnikiem. I myślenie o swojej przyszłości to nie musi być twoja powieść, więc automatyczne pisanie to pisanie intuicyjne i to bardzo pomaga. Kolejną rzeczą było wyznaczenie sobie konkretnego czasu. Czyli kiedy bałam się pisania i bałam się tej tortury, która na mnie czeka, to wyznaczałam sobie na przykład 5 albo 10 minut tej tortury. Więc wiedziałam, że jeżeli napiszę dzisiaj przez 10 minut, to zaraz te 10 minut się skończy i nie muszę pisać więcej. I o ile wydaje się to straszne, że musimy czasem podejść do pisania w taki sposób, to było bardzo wyzwalające doświadczenie. Wyznaczanie sobie nie dzisiaj muszę pisać nie wiadomo ile, albo muszę napisać jakąś ilość słów, ale wyznaczanie sobie 5-10 minut pisania i nagle okazywało się, że jest to dużo krócej, dużo szybciej i ta udręka na początku, która była udręką, a potem zamieniła się znowu w pasję, nagle przestawała być taka straszna. Ćwiczenia były jedną rzeczą, która rzeczywiście pozwoliła mi wrócić do pisania. I na początku, kiedy robiłam te ćwiczenia, nie miałam na myśli powrotu do swojej powieści. Chciałam po prostu wrócić do pisania, więc pozwoliłam sobie pisać cokolwiek. Oczywiście gdzieś z tyłu głowy miałam nadzieję, że te moje marnowanie czasu i pisanie tych automatycznych ćwiczeń sprawi, że w końcu wrócę do powieści i mam dobrą wiadomość dla Was. Tak się stało. Rzeczywiście poprzez to automatyczne pisanie raz w tygodniu zaczęły pojawiać się sceny, które wiedziałam, że należą do mojej powieści. Ale najważniejsze było wtedy nie wywierać na sobie żadnej presji i pozwalać sobie szaleć. Więc jeżeli dzisiaj udało mi się napisać scenę z mojej powieści, a jutro znowu wróciłam o pisaniu o pierdołach, to było bardzo dobre i pozwalałam sobie absolutnie na coś takiego. Ale bycie samotnym pisarzem jest strasznie trudne i jednym z problemów, które sprawiały, że bałam się wrócić do pisania, była ta samotność. Miałam takie silne poczucie, że nikomu na tym nie zależy, więc czemu ma mi zależeć? I to jest uczucie, które widzę towarzyszy wielu pisarzom. Wielu pisarzy, którzy przez dłuższy czas piszą do tak zwanej szuflady i nie mają wsparcia środowiska, nie mają z kim się tym dzielić, po prostu odkłada w końcu projekt na bok, bo ten projekt wydaje się nie mieć większego sensu. I w pewnym momencie też tracimy dystans do naszego tekstu, więc nawet nie wiemy, czy to piszemy jest fajne i czy by się spodobało czytelnikom. Uważam, że myślenie o czytelnikach nie jest wadą, nie jest aroganckie i jest ważne. Powinniśmy zastanawiać się, czy nasza powieść dotrze do czytelników, czy ktoś to kupi, czy ktoś będzie chciał to przeczytać. Nie ma wstydu w myśleniu takimi ambicjami. Absolutnie każdy pisarz chce być się garni i nie mam z tym żadnego problemu. Więc fajnie jest mieć towarzystwo, które spojrzy na nasz tekst, fajnie jest mieć wsparcie innych pisarzy, którzy pomogą nam rozwiązać jakieś problemy z fabułą, ale przede wszystkim pokazać, że to pisanie jest ważne i że komuś naprawdę zależy. Nie wiem, czy znacie innych pisarzy, ja na szczęście jestem obdarowana ogromną grupą pisarzy, która mnie ciągle wspiera. I kiedy zaczęło być bardzo mroczno i kiedy nie mogłam pisać mojej powieści, to rozmowy o pisaniu cały czas przypominały mi o tym, dlaczego na pisaniu mi zależy, dlaczego chcę to robić i dlaczego jest to dla mnie ważne. Ale przede wszystkim przypomniałam sobie też to, że zależy na moim pisaniu innym osobom i że inne osoby też chcą to przeczytać i niektóre osoby były bardzo zaangażowane w moją powieść i czekały na dalszy ciąg, więc to było dla mnie strasznie wspierające. Takie głosy osób, którym ufam, głosy dobrych pisarzy, którym zależy na pisaniu tak samo jak mi, sprawiły, że nagle znalazłam środowisko, które wspierało te pisanie i wspierało nawet pisanie, które było tylko kreatywnym, jakąś kreatywną ekspresją. To, co jest też ciekawe, to od kiedy otoczyłam się grupą pisarzy, zauważyłam, że żaden z nich nie pracuje ciągle nad jednym projektem, ale każdy eksperymentuje w różnych gatunkach, w różnych mniejszych i większych formach i bardzo często pisarze, z którymi rozmawiam, mam tą grupę przyjaciół, prawda, oni, kiedy piszą jakąś powieść, w międzyczasie potrafią napisać i wiersz, i flash fiction, i opowiadanie. I ja też zaczęłam kopiować te zachowania. Zaczęłam poświęcać więcej czasu na małe formy, na opowiadania, czytać dużo wierszy, próbować nawet swoich sił w poezji oraz pisać te flash fiction, o których mówiłam w jednym z filmików. Więc flash fiction jest niesamowicie wyzwalającym gatunkiem, formą. Bardzo polecam Wam zajrzenie do tego i wypróbowanie się w tej formie.
I otaczanie się innymi pisarzami jest niesamowitym wsparciem. Oczywiście ja zawsze zapraszam wszystkich na warsztaty pisania. Nie tylko dlatego, że fajnie jest być na warsztatach pisania i nauczysz się, rozwiniesz swój warsztat i dowiesz się, jak zrobić pewne rzeczy, których może jeszcze nie robisz. Nauczysz się pisać świadomie i inne zalety tych warsztatów. Ale przede wszystkim to otoczenie się tymi głosami, tym środowiskiem, tymi pisarzami, którzy będą Cię wspierać w pisaniu. To jest absolutnie numer jeden, najważniejszy powód, dla którego warto zapisywać się warsztaty. Więc teraz wykorzystam ten moment oczywiście, żeby przypomnieć Ci, że warsztaty pisania organizowane przeze mnie odbędą się 8 lutego w Warszawie, w samym centrum Warszawy. Będą dotyczyły pisania dialogów, ale poprzez dialogi zobaczysz, jak rozwija się fabuła Twojej powieści, relacje między bohaterami. Będziesz mógł również wysłać mi fragment swojego tekstu, fragment swojej powieści, może projektu, który gdzieś umiera, który potrzebuje trochę więcej życia, spojrzenia kogoś z boku lub coś, nad czym zaczniesz pracować na moich warsztatach. Więc bilety są dostępne na stronie internetowej, zostawię oczywiście tutaj link. Warsztaty będą trwały cały dzień i jest to świetna okazja, żeby stworzyć sobie środowisko, poznać ludzi, z którymi będziesz chciał utrzymać później kontakt i oczywiście otoczyć się głosami, którym zależy na pisaniu, które będą chciały, żebyś był dobrym pisarzem. Trzecim sposobem na pisanie jest rzeczywiście odpuszczenie sobie tej dużej formy, która nas może teraz przytłacza, projektu, który stał się zbyt ważny i trudno nam do niego podejść, bo wydaje nam się, że nie jesteśmy go godni, i przejście do małych projektów, do jakichś mniejszych form. Nic absolutnie nie daje tak dużej satysfakcji pisarzowi, który zmaga się z blokadą pisarską, jak czegoś skończenie. I nie mogę podkreślić tego punktu bardziej. Skończenie jakiegokolwiek projektu daje nam taką motywację do podejścia do tego projektu, którego się boimy, że warto jest to zrobić. Nawet jeżeli ta forma jest najmniejsza na świecie, nawet jeżeli ta rzecz jest najkrótsza na świecie, to, że mamy początek, środek i koniec, jest niesamowicie satysfakcjonujące i dodaje nam pewności siebie, żeby kontynuować nasze pisanie. I ja mówiłam już właśnie o gatunku flash fiction. Zapraszam do mojego filmiku, w którym o tym mówię. Flash fiction jest formą, która mnie absolutnie wyzwoliła z perfekcjonizmu i pozwoliła mi coś skończyć. Pisanie powieści przez bardzo długi czas sprawia, że czasem wydaje nam się, że końca nie widać i to nigdy się nie skończy. I co, jeżeli nikt tego nie wyda? Po co marnujemy tyle czasu? Więc aby uciszyć te wszystkie głosy wątpiące, warto jest oddychać świeżym powietrzem i te świeże powietrze to właśnie te inne formy, które do nas przychodzą. Warto jest też przypomnieć sobie, że w nas siedzi więcej niż jedna historia. I bardzo często, jak zamykamy się w tej powieści, która jest dla nas taka super ważna i siedzimy w tej jednej historii przez dłuższy czas, zaczynamy tracić pewność siebie, że mamy w sobie więcej historii, że jest coś więcej, co chcielibyśmy opowiedzieć. I wyrażenie siebie w innych formach niż ta jedna powieść sprawia, że znowu nabieramy tej pewności siebie, sprawia, że przypominamy sobie, że są jakieś historie, które będziemy chcieli pisać. Może okazać się też, że będziemy chcieli skończyć nasz projekt po to, żeby sięgnąć po inne projekty. Więc małe formy, opowiadania, flash fiction, wiersze są super rzeczą, żeby wyzwolić się z takiej ciągłej blokady pisarskiej i wrócić do pisania. Więc przede wszystkim, kiedy wracam do pisania, to najpierw robię kilka ćwiczeń. Automatyczne pisanie jest bardzo wskazane. Najlepiej o wczesnych godzinach porannych, kiedy cały świat jeszcze śpi. Najlepiej o 6 czy 7 rano, kiedy jeszcze nie nagromadziliśmy wszystkich obaw, krytyki i słów w naszej głowie. Drugą rzeczą jest wybranie sobie małej formy, którą skończysz projekt, który nie jest związany z tym wielkim, potwornym, niesamowicie wywierającym presję projektem, którym pracowałeś, zanim rzuciłeś pisanie, tylko czymś, co jest małe, namacalne i wydaje się łatwe do skończenia, czymś, na czym może nam tak bardzo nie zależy, które jest po prostu fajną zabawą. I trzecia rzecz to otoczenie się ludźmi, którzy wspierają nasze pisanie, którym też zależy na pisaniu i którzy będą Wam mówić o tym, co teraz piszą, nad czym pracują, dlaczego to warto robić. Polecą Wam książki, polecą Wam teksty, wyślą Wam swój tekst i wtedy przypomnijcie sobie, dlaczego warto jest pisać. Więc te wszystkie elementy pozwoliły mi wrócić do pisania po dłuższym czasie i pisać codziennie. Więc absolutnie mam nadzieję, że te uwagi, porady, te rzeczy będą dla Was pomocne i odnajdziecie się w tym filmiku. Dziękuję Wam serdecznie za całe wsparcie, jakie mi dajecie. Jesteście jednymi z tych ludźmi, którzy zdecydowanie sprawiają, że moje środowisko pisarskie jest bardzo bogate i wspaniałe i wspierające i chcę pracować dalej.
Mam nadzieję, że spotkamy się na warsztatach w Warszawie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące tych warsztatów, to nie wahajcie się mi ich zadać w mailu na powieściologia@gmail.com, na Facebooku lub też tutaj w komentarzach. Na wszystkie wiadomości oczywiście odpowiem. Bilety dostępne są na stronie powieściologii. I mam nadzieję do zobaczenia wkrótce. Pa!